Ja, przyjaciele, chciałem się podzielić takimi moimi obserwacjami odnośnie tego, jaki wpływ mamy na siebie, czy to w małżeństwie, czy to w narzeczeństwie, czy to nawet w takich znajomościach, przyjaźniach, czasem niekoniecznie nawet w przyjaźniach, tylko po prostu w znajomościach z ludźmi, jaki to ma wpływ. Ja pamiętam, jak poznałem Kasię i postanowiliśmy, że będziemy biegać, to no, postanowiliśmy, ustaliliśmy, że biegamy i tak dalej. Ja wtedy był taki czas, kiedy ja byłem trochę rozproszony, głowę miałem trochę zajętą czym innym, nie byłem jakby na tym skupiony, jednak chciałem to robić. Kasia już też kiedyś biegała, nie było jej to obce. Ale nie zaczęliśmy biegać, trwało to trochę czasu, z 2 miesiące nawet. Zanim zaczęliśmy biegać. Dlaczego? Bo moja postawa wpływała na jej postawę. To, jakie ja miałem podejście do biegania wtedy, to jest taki przykład delikatny. To miało wpływ też na nią jakby i nie było mojej motywacji, no to i ona też nie miała takiej motywacji, jak należy. No ale to jest taki właśnie delikatny przykład. Ogólnie w swoim życiu, ja tu właśnie chciałem się podzielić swoimi przykładami, w moim życiu, bo wiem, że może się tak zdarzyć, że ktoś z was stanie przed jakby podobnym wyborem albo znajdzie się w podobnym położeniu, gdzie trzeba będzie po prostu wybrać, wybrać, co jest ważniejsze, czy człowiek, który gdzieś jakby gasi nas albo jest, staje się przeszkodą, albo właśnie ta nasza pasja, w której chcemy żyć, pasja dla Królestwa, pasja dla Boga. Ja zanim byłem już narodzony na nowo i zanim przyjechałem tutaj do Kościoła Mocy, ja wyszedłem z więzienia, w więzieniu narodziłem się na nowo, później zaraz jak wyszedłem, poznałem taką dziewczynę, ona była bardzo religijna, i myśmy ślub nawet mieli wziąć, oczywiście katolicki, a aż do takiego stopnia się posunąłem, że tak powiem, w swoim błędzie, ale ja wtedy zacząłem też odkrywać swoją pasję. Ja oglądałem dużo wykładów Artura, oglądałem ewangelizację, ja rozpoznałem, że to ja chcę głosić słowo, że to ja chcę to robić, prawda? Jednak ona, wszystko było w porządku, wszystko. Jednak kiedy ja zacząłem jej opowiadać o tym, co jest w moim sercu, jaka jest moja pasja, że ja chcę głosić słowo i tak dalej, to ją to zaczęło gorszyć. Ona, pamiętam, że Artura sobie oglądnęła jakieś tam jego nauczanie i tak dalej, od razu go znienawidziła. Kiedy ja jej zacząłem mówić, że ja będę go głosił tam u siebie w Nowym Sączu na ulicy, to ją to zaczęło gorszyć. I wtedy nasz związek zaczął się sypać. I ja wtedy stanąłem przed wyborem, bardzo ważnym wyborem, co robić dalej, czy dalej jakby to kontynuować, czy podjąć inny krok. Ja wtedy, był taki dzień, ja to nawet, to też było zachowanie i działanie niepodobne do mnie, wiem, że to była Boża interwencja, bo ja się też wtedy modliłem. Pewnego dnia się obudziłem i jakby zadzwoniłem do tej dziewczyny i powiedziałem, no zakończyłem to. Później wiadomo, wracaliśmy do siebie, to była szopka, ale wtedy zaczęło się to sypać, kiedy ja jej powiedziałem, że to koniec, bo ja podjąłem wtedy decyzję, że ja chcę służyć dla Boga. Wiecie, mnie, ja akurat też wtedy pamiętam, jak słuchałem kazań Artura i na przemian Agaty, i w tych kazaniach pojawiało się, nie mamy nic wspólnego ze światem, nie wiążemy się z ludźmi ze świata. I tak raz dostawałem od Agaty, raz od Artura. Jeszcze ich w ogóle nie znałem wtedy kompletnie, ale to były takie strzały dla mnie, że szok, nie? I przyszedł dzień, kiedy to wszystko się rozpadło w drobny mak. Ja tutaj przyjechałem do Kościoła Mocy, ponieważ podjąłem decyzję i być może ktoś z was stanie kiedyś przed podobnym wyborem, albo nawet zbliży się do takiego miejsca i może mu się przypomni właśnie moja sytuacja i nie popełni błędu, który wtedy popełniłem ja. No i też mnie to trochę kosztowało czasu, smutku i tak dalej. Jednak co mam na myśli? No, my tutaj w Kościele jesteśmy w świętych małżeństwach, mamy święte narzeczeństwa, nie podważamy tego. Nie podważamy tego, jednak no ja tu podałem skrajny przykład tego, co mówiłem przed chwilą, jednak w naszych małżeństwach, w naszych narzeczeństwach, czy też nawet przyjaźniach, bardzo ważne jest to, jak na siebie wpływamy. Jak na siebie wpływamy, bo ja to zauważyłem, ostatnio to właśnie też dużo analizowałem,
to ma bardzo wielki wpływ też na to, jak służymy w Bogu. Bogu, prawda? Wiecie, ja tutaj będąc już w Kościele Mocy, już byłem o tyle przebiegły, że się modliłem tak, że Ojcze, mówię, ja nie chcę wejść w żaden lewy związek, zatrzymaj to, jeśli moja relacja z Tobą, moja służba dla Ciebie miałaby być zaburzona przez jakikolwiek związek, Ojcze, to zatrzymaj to. I tak też się stało. Modliłem się o żonę z nieba, mam też taką, dlatego dzisiaj też wiem, jak wielkie znaczenie ma wpływ drugiego człowieka. Wiecie, ja sobie nie wyobrażam, gdyby na przykład Kasia, gdyby się jej to nie podobało, że ja głoszę i takie małżeństwo, to nie wyobrażam sobie tego, gdy przed ewangelizacją mielibyśmy się, nie wiem, kłócić po prostu i później w domu byłoby Kongo i ja bym miał iść na ulicę i głosić, no to na ulicy bym przekazywał ducha Kongo, prawda? To po prostu, to jest bardzo ważne, jak na siebie wpływamy i przyjaciele, ja też zauważyłem coś takiego, jeśli chodzi o ten wpływ, że wiecie, no ja na przykład na swoją żonę też miałem wpływ na przykład na jej głoszenie Ewangelii, wiecie, był taki czas, kiedy ja to zauważyłem, no byliśmy zawsze bardzo blisko, ja zauważyłem, że wiecie, ona też chciała głosić, prawda, i teraz ja jej musiałem też, ja wiedziałem, że ja też, ode mnie to bardzo zależy, jakie ja jej podłoże tutaj stworzę do tego, aby ona wyszła i głosiła. Kiedy ja to zrozumiałem, że ona też będzie głosić na ulicach, kiedy ja to zrozumiałem, to był taki czas, kiedy jej dałem mikrofon, powiedziałem, idź głoś, nie? Ale ja wiedziałem, że to jest ten moment, bo wiecie, bo to czasem można komuś krzywdę zrobić, stosując takie coś, ale w tym przypadku ja wiedziałem, że moja żona potrzebuje takiego bodźca. Ja też jej stwarzałem właśnie takie bodźce i taką jakby platformę pomocniczą i wiecie, ważne jest, o czym też chcę powiedzieć, bo czasem jest tak, że możesz się zastanawiać nad tym, jaka jest Twoja rola w Królestwie, jakie jest Twoje powołanie, co będziesz robił i być może tego nie odnajdujesz, ale wiecie, co się może okazać? Że być może to Ty jesteś wsparciem, platformą pomocniczą i motorem napędowym dla Twojej żony albo dla Twojego męża. I być może się okazać, że to jest Twoja służba. Może się okazać, że Ty z tego będziesz czerpał wielką radość, że będziesz właśnie wsparciem i pomocą dla swojej żony czy męża w jego służbie dla Boga. I wiem, że tak też może być i wiem, że to jest ważne i że o to trzeba zadbać, aby to też właśnie rozpoznać. Tym się właśnie chciałem podzielić, ale podam przykład od nas z Kościoła, bo są ludzie u nas, którzy dla mnie jest to właśnie mega połączenie, to jest coś, o czym teraz powiedziałem, Nina i Sławek. Sławek nie głosi publicznie do mikrofonu, ale on zawsze z nią jest. On zawsze w ogóle, ja widzę, jaki Sławek ma wpływ na rozwój Niny. Ja widzę to, jak jego obecność, jak jego wsparcie owocuje tym, jak Nina idzie do przodu, jak przecinak. I to jest właśnie to, o czym chciałem powiedzieć. Amen. Amen.